Nasza biblioteka już drugi raz włączyła się w akcję głośnego czytania. W tamtym roku czytaliśmy Zemstę Aleksandra Fredry. Odbywało się to z tamtej strony ratusza. Dzisiaj jesteśmy z tej strony. Będziemy czytać trylogię Henryka Sienkiewicza, a dokładnie pana Wołodyjowskiego. Wszystkich państwa serdecznie zapraszamy do włączania się do głośnego czytania. Zapraszamy gości honorowych do odczytania pierwszych rozdziałów. Dzieci zapraszamy do konkursu i wszystkim życzymy udanej zabawy i miłego słuchania. Szanowni państwo, dzień dobry. Ja mam taką cichą nadzieję, że nie tylko goście honorowi będą chcieli włączyć się do narodowego czytania trylogii Henryka Sienkiewicza, ale również państwo, którzy są tutaj zebrani, na chwilę przystaną w zadumie, odświeżą sobie wspomnienia, bo też każdy z nas tą trylogię kiedyś albo przeczytał, albo przynajmniej zobaczył na ekranach telewizora czy na ekranach naszych kin. Rozpoczynamy od pana Tadeusza, pana Wołodyjowskiego, jak powiedziała pani dyrektor, czyli rozpoczynamy tak, jak rozpoczęły się ekranizacje trylogii Henryka Sienkiewicza, dlatego że jako pierwszy powstał film właśnie Pan Wołodyjowski, później powstał Potop, a dopiero po 1989 roku, kiedy już można było o pewnych rzeczach mówić bardziej otwarcie, powstał Ogniem i Mieczem, niestety już bez tych aktorów, których chyba najlepiej kojarzymy z trylogią, czyli bez Tadeusza Łomnickiego i bez Daniela Olbrychskiego jako Kmicica. Henryk Sienkiewicz, Pan Wołodyjowski, rozdział pierwszy. Pewnego pięknego dnia jesienią siedział sobie pod cienistym dachem letnika pan Andrzej Kmicic i popijając miód po obiedni, spoglądał przez obrosłe dzikim chmielem kraty na żonę, która przechadzała się pięknie umiecioną ulicą przed letnikiem. Niewiasta była urodziwa nad miarę, jasnowłosa, o pogodnej, nieledwie anielskiej twarzy. Chodziła zwolna i ostrożnie, bo było w niej pełno powagi i błogosławieństwa.